Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass something. Siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nowym grubym trikiem na kasę dla tych, którzy nie mają bazy, bunkra, nie mają mobilnego ani Avengera. Mam dla was kolejną bardzo łatwą metodę na zarobienie właśnie potrzebnej kasy na zakupienie tych wszystkich rzeczy. Jak widzicie tutaj elitarne wyzwanie, gruby szmal, robię to, dodam, jako random, robiłem to z zupełnie obcymi osobami, którzy w ogóle mnie nie znają, dostałem tylko 15% i jak widzicie zgarnąłem 250 tysięcy. Możecie tą metodą, jeżeli robicie ten napad z ucieczką z więzienia, dostać nawet bagatela 550 tysięcy, zależy ile host przydzieli wam pieniędzy. Minimum jakie zarobicie to jest około, właśnie tak jak tu było widać, chyba tam 150 tysięcy, bo dostałem jakiś bonus, bo pierwszy raz robiłem ten napad na tym koncie. Pewnie nie uwierzycie, konto mam już 2 lata i ten napad, jak widać było przed chwilą, robiłem dopiero po raz pierwszy. Także robiłem to po raz pierwszy, jest to najłatwiejsza z metod na zarabianie grubszego szmalu. Nie potrzebujecie tutaj nic, naprawdę nic. Nie potrzebujecie nic, nic, nic. Wystarczy pilnować na telefon, przychodzą zaproszenia. Jeżeli macie zaproszenie do napadu, po prostu trzeba w nie wejść, dołączyć i zrobić to, co trzeba będzie robić. Tutaj później to wszystko przyspieszę, bo jak widać jest 4 graczy na jednym napadzie. Każdy z graczy robi co innego, dlatego nie będę tutaj się za bardzo rozwodził z tym, co kto robi, jak się to robi, no bo każdy będzie miał, podejrzewam, inne zadanie. Ja tutaj będę pilotem. Pilot ma moim zdaniem jedno z najłatwiejszych zadań tutaj do robienia. Dlatego jeżeli macie szansę wyboru, no to wbijajcie się na pilota tutaj przy napadzie z uwolnieniem, ucieczka z więzienia. Jest to napad z Raszkowskim. Jestem pewien, że wielu z was dobrze zna ten napad. Także tutaj sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli podoba się wam ten nowy, zajebisty trik na grubą kasę, zapraszam was już teraz do klikania lajków. Wszystkich nowych widzów zapraszam do kliknięcia subskrypcji, włączenia powiadomień, żeby już zawsze być na bieżąco, żeby nie omijały was takie petardy jak ta. No i tutaj właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy host, czyli osoba, która rozpoczęła ten napad i robiła wszystkie te przygotowania, przydziela nam, co będziemy robili i ile kasy zarobimy. Jak widzicie, można sobie przydzielić nawet 55%, wtedy zgarnia się 550 tysięcy. Jeżeli host by uznał, że ja zasługuję na 55%, zgarnąłbym 55 tysięcy. No niestety przyznał mi tylko 15%, zgarniam 150 tysięcy. Jest to i tak całkiem niezła sprawa, zwłaszcza że nie robiłem żadnych przygotowań, nie płaciłem za rozpoczęcie tego napadu, po prostu tylko przez telefon dołączyłem i zrobiłem z nimi ten napad. No i dostałem 150 tysięcy plus 100 tysięcy za to, że plus 100 tysięcy za to, że nie robiłem prędzej tego napadu, także 250 tysięcy tutaj dosłownie w jakieś 10 minut. Warto sobie wybrać jakiś szybki samochód, bo trzeba będzie dojechać tam na miejsce, ale poza tym naprawdę możecie nawet nie mieć żadnego samochodu, możecie to zrobić złapanym samochodem z ulicy, bo ten samochód tylko jest potrzebny, żeby dojechać z jednego miejsca na drugie. Całą misję robi się w pojeździe, który daje wam gra, także nie potrzebujecie tutaj naprawdę, i to dosłownie, nic. Nie potrzebujecie nic, żeby zgarnąć, tak jak ja tutaj na przykład, 150 tysięcy przez te kilka minut. No jak widzicie, po tym jak się rozpoczyna ten napad, po prostu trzeba tylko dojechać w wyznaczone miejsce, tam gdzie każe nam gra jechać. Jest zawsze, każdy ma napisane na dole ekranu, co trzeba zrobić. Ja tutaj musiałem złapać autobus, dojechać na lotnisko, później wysadzić ten autobus. Także no, sprawa jest banalnie prosta tutaj z tym, każdy poradzi sobie. Jeżeli oczywiście szukacie kogoś do pomocy, chcecie stworzyć sobie jakąś ekipę do robienia tych napadów, bo to będzie do 18, jest 2 razy kasa i RP za napady, także piszcie śmiało sobie w komentarzach, na jakiej konsoli gracie, piszcie również, jaki macie nick, żebyście mogli znaleźć sobie współpracowników
do robienia tych napadów. Do robienia tych napadów sprawa jest moim zdaniem gra warta jest świeczki, bo sprawa jest banalnie prosta. No i trzeba po prostu robić to, co każe gra. Tutaj muszę chronić Velu, czyli muszę chronić ten samolot. Musiałem strzelać do tych jetów, które nadlatują. Jak oni już tam zrobili, co mieli zrobić w więzieniu, musiałem podlecieć i ułatwić im drogę ucieczki tym buzardem. Naprawdę sprawa jest banalnie prosta. Musicie tylko przygotować się oczywiście do tych napadów. Jeżeli macie jakieś poważniejsze zadanie niż ja, no to przyda się wam kamizelka jakaś uloodporna, przydadzą się wam również jakieś przekąski. Nie zapomnijcie oczywiście uzupełnić sobie amunicji w ulubionej broni. No i tutaj dobiegamy już powoli do końca. Napad praktycznie jest już skończony. Jeszcze tylko muszą wsiąść do tego samolotu i ulecieć w odpowiednie miejsce, dolecieć. No i będziemy zgarniali ten gruby szmal. Pokazuję wam tutaj najpierw na przykładzie właśnie ucieczki z więzienia, bo moim zdaniem jest tutaj najwięcej kasy do zarobienia na tej ucieczce z więzienia. Nie trzeba nic, żeby można było zagrać sobie. Jeżeli chcecie hostować jednak, no to potrzebujecie apartament z sam garażem na 10 miejsc w takich apartamentach, gdzie macie garaż na 10 miejsc. Macie również pokój przygotowań do napadu i stamtąd możecie zacząć. Ale jak ja mówię, ja dołączałem do tego napadu przez telefon. Ja dołączyłem tutaj jako 100% random, nie potrzebowałem nic, tylko po prostu teraz przychodzi bardzo dużo tych zaproszeń na napady, bo ludzie robią, wystarczy być na sesji publicznej i czekać, aż przyjdzie odpowiednie zaproszenie na napad. Pamiętajcie, że napady są na fleka, czyli na tym pierwszym napadzie z apartamentu, jest również na ucieczce z więzienia, tak jak tutaj widzicie, jest dwa razy kasa. No i jeszcze jest na pierwszym napadzie z bazy wyciek danych, tam też jest dwa razy kasa, także polecam wam gorąco, róbcie, zarabiajcie ten hajs, jest to bardzo łatwa i przyjemna metoda na zarabianie kasy, no bo jest dużo kasy za zwykłą misję, no co tutaj dużo gadać, takie petardy tylko tu. Jeżeli podoba ci się ta nowa zajebista metoda zarabiania, którą pokazałem wam u siebie na kanale, kliknij lajka, zaproś swoich znajomych do mnie na kanał. Niech klikną subskrypcję, włączą sobie powiadomienia, bo takie petardy tylko tu. Bublantowski, wasz ziom, elo. I proszę bardzo, sprawa jest już zakończona. Cały napad jest już zakończony, trwało to dosłownie chwilkę. No i teraz zgarniamy ten gruby szmal. Lecimy po tą kasę, a ja oczywiście będę już powoli się żegnał. W następnym odcinku pokażę wam, jak łatwo zarobić kasę na tym pierwszym napadzie z fleka, bo również dostałem zaproszenie, zrobiłem to zupełnie randomowo z jakimś graczem, tam się zgarnia troszeczkę chyba mniej tej kasy, bo już nie pamiętam nawet ile, ale chyba też 150 tysięcy chyba tam zarobiłem, czyli ten napad z fleka nawet jest fajniejszy, bo tam jest mniej do roboty, można go robić tylko we dwójkę, no tylko fakt, że host nie zarabia 550, tylko zarabia 250, ale wszystkiego dowiecie się na kolejnym odcinku, który już wkrótce. Bublantowski, wasz ziom, elo! Bye.
that's some culture.